Rząd tymczasowy nakłaniał do głosowania trzy razy tak, między innymi rzucając ulotki propagandowe. Kraków dosłownie tonął w ulotkach. Pierwsze pytanie dotyczyło zniesienia Senatu, następne reformy rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu, a ostatnie utrwalenia granic na Odrze i Nysie Łużyckiej. Jedynie w kilku miejscach w województwie krakowskim oraz w samym Krakowie poprzez ciche porozumienie opublikowane zostały rzeczywiste wyniki referendum. Referendum przeprowadzone zostało, aby opóźnić wybory w czasie. To głównie przez wyuczone fałszerstwo wyborcze. Rok później, w również sfałszowanych wyborach, aż 80% głosów oddanych zostało na komunistów.